Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Kunio Kun z Neketsu Super Soccer League, czyli Gol 3. Jesteśmy aktualnie po trzech meczach wygranych. Zgadza się. Tak w ogóle to z tej strony łabędź. I pan Żółtko. Bierzemy się dzisiaj za kontynent afrykański. Zmierzymy się z Kamerunem, Gwineą i z Senegalem. Zanim jednak zaczniemy grę, sobie zmienię układ. Tak, Cameron będzie dość ciężkim meczem raczej. No. Weź, to zmienię jak ten. Czekaj, muszę sobie podgłośnić. Ten może Może niech być. będzie. No dobra. Kurde, no. Epicka bitwa. To w finale chyba jest grana ta muzyczka. No tak się wydaje, już nie pamiętam. No w sumie faktycznie taka dość ten. No taka oficjalna, no. Jest. Ale fajny utwór. Mówiliśmy o tym, żeby w razie jakby ktoś miał jakieś powery w tych muzyczek? No, w poprzednim odcinku, tak? No właśnie, w poprzednim tak. No No, dobra. no chyba No tak, no. niemniej, no to przypominam, jakby ktoś coś miał, to bardzo chętnie posłuchamy, bo. No, ciekawe motywy są muzyczne, jakby ktoś miał szczególnie gitarowe jakieś covery, to może być bardzo ciekawe. Zgadza się, zgadza się. Dobra. Mam nadzieję, że damy radę im. Jeszcze nie przegrywamy. To jest dobry znak. Tak. Może jest. Jest, dobry. Gratulacje. Teraz oni nas muszą gonić. No. Trzeba nawbijać im tych bramek, bo to jednak niebezpieczna drużyna jest. Prawda? Zaiste. Podaj! Nie tam, do mnie! Niedobrze. No ja tak się właściwie nie tak nie orientowałem. Znaczy nie szukałem takich tych utworów właśnie w tej gry, w tych coverach. Pewnie gdzieś jest, no. Sporo jest Tak, tych właśnie chociaż. takich przerabianych utworów. Cóż, kto wie, no. Tam kopno, Z kurde. Megamena jest sporo, z. Ach. Z Castlevanii na przykład. Tak, z Castlevanii. Z Castlevanii to są całkiem niezłe te. No. Ostatnio to, co pole ten kanał, który kiedyś tam polecałem, ostatnio właśnie tam było wrzucone z Castlevanii. Z tym, że. To co od Daktajsa było? To co podawałeś? Tak, chyba tak. Aha. Z tym, że nie podobał mi się ten cover o tyle, że to było parę utworów tam połączonych. Ja bym wolał mimo wszystko każdy utwór oddzielnie. A, no tak, no. Tak, no wiadomo, że. A Tam. to ile tam było tych utworów wtopione? Oj, nie umiem ci powiedzieć, ale Gol! co najmniej parę. Wow! Do ostatniej Wow! sekundy. Na czas nie patrzyłem, ale kurde, z takiego kąta. Och, patrz, ostatnia sekunda chyba było. No. 3-0 w pierwszej połowie, no. Nieźle. Nice. Nice, nice. Nie wiem ile tam tych utworów było razem. Co najmniej parę. W sumie nie, znaczy same utwory jako tako nieźle wykonane. Zdecydowanie wolałbym, żeby to były Gol! oddzielne utwory niż taki zlepek. No to lepek, no. Marzek, oj. Aaaa! Mam je ściął. Każ im bić. No właśnie chyba, póki oni piłki nie mają, to chyba Aaaa, dołem się komendy na nic nie rzuciłem. działają. Dołem się rzuciłem, dobra. Powinienem górą. On musi, ten jest, zawodnik musi posiadać piłkę, żeby słuchał. Ha.
Nie, wydawać polecenia co do tego, chyba musisz być dalej. Co do A tego. to dla takich innych to nie działa, po prostu to ta opcja co w menu się zmienia? Też, ale polecenia też możesz wydawać, też mogą być na ten, na kalendarz. Tego jestem pewien. Zdecydowanie. No to jest kick. Ale to wiesz, no, mam tu podział na ataki, na podania, nie? Jeżeli kick, jeżeli wcisnę atak, to oni będą, wiesz, odbierać piłkę i strzelać na pałę, nie? Nie to, że odbiorą i, wiesz, dopiero jeszcze lepszy raz... Lepszy strzał na pałę, aby na połowę przeciwnika, niż, wiesz... No, niż nic. Niż ganianie go takie... Ale... Nice, panie! Ale ich robimy. Ale nam przyjdzie. No. Aż dziwko łapie. No. Oj, słupek! No, słupek! Dobrze jest. Spóźnił się z podaniem. A, bierzcie go. Słupek, słupek. No nie! No nie! Kurde. Się tam rzucać próbowałem. No prawda. Ale dobrze, i tak wygrywamy, i tak nie jest źle. No, taka różnica. Z Kamerunem? No nie... Nie do pomyślenia. Oj. Ale nie, no to już pozamiatane, no. Mogą, możesz, nie, ale też wątpię. Nie da rady. Ładnie. Brawo. Dobrze. Kolejna wygrana leci na konto. No. Jedziemy. Sprawdź pogodę, zmieni tego. Muzykę. Czekaj. Demonstruj, co tam, wiesz, w tych opcjach jest, nie? Dobrze. No zaraz posprawdzamy. Czekaj, weźmiemy może na skrzydło... Tego. Ten to skórano uderza. To dobre. Pogoda. Pogoda jest oczywiście... Słoneczna. No, bez deszczu. Bez wiatru. Średni. Jest. Chyba jest. Speed to jest właśnie siła wiatru. Z wiatrem, ale bez deszczu. Z tornadem. O, z tornadem. Kiepsko. Ale tutaj z tą drużyną to zawsze jest taka pogoda. No, czekaj, to było ostatnio? Tak. O, może być. A co jest P1 data? To jest ten kod? Statystyki. Statystyki. Zawodnika. Aha, dobra. Energy tip. Explosive attack. Boring shoot. A results to są... Aha, dobra. A no, tu masz kod w razie co. I tutaj chyba możesz... Właśnie, co to jest właśnie? Że co, że przedmiot mogę dać? Nie wiem. Nigdy nie ten. No właśnie tutaj chyba można jakoś polepszać nastrój u zawodników. Anime video. O, jest uśmiech. Nie wiem. Powiem szczerze, że nie przeglądałem tego kiedyś. Brało się zawodnika i się jechało. Aby wygrać. A to może być coś ten. Coś znaczącego. Można by kombinować poza tym, za nagraniem potem wytłumaczyć, co odkryjemy. Nie? No tak mi się wydaje, że to polepsza nastrój zawodnika i chyba jakieś. Nie wiem, no może mocniejsze strzały wykonuje, no nie wiem, z wody lepsze ma. No, może być nieco skuteczniejszy. No, skuteczniejszy może być. Może wiesz, większe prawdopodobieństwo, że się uda ten kombos, nie? No. Zależy też, tak jak widzieliśmy, no są statystyki u zawodników, no to może po prostu jeden może mieć mocniejszy atak, drugi, nie wiem, wytrzymałość większą, że jak przeciwnik odbiera mu piłkę, to wiesz, obaj się przewracają. No różnie, no. Kurczę, zastanawiam się, czy po tych animkach niby miałem robić Kirby'ego i może zrobię, bo mimo wszystko zbliżam się powoli do końca. Ale tak się zastanawiam, czy jednak nie wziąć się za jakieś Pokémony z GBA. Ładnie?
No tak, w zasadzie tak. No to śmiało, no. Długa seria. Wiesz, nie, to nie jest jednak jakaś gra zręcznościowa, więc na spokojnie możesz sobie usiąść, tak, nawet tak jak wspominałeś już w pociągu. Tak. Dokładnie. No, czemu nie, no? Dobry pomysł. Z tym, że właśnie też zastanawiam się, jakbym to musiał nagrywać, bo... Znaczy, no na pewno takie rzeczy typu... Kurde. Ja nie mogę. Ale akcja. No. No i co na mówię? Na pewno takie rzeczy typu, wiesz, gymy i tak dalej, no to oczywiście bym nagrywał, nie? Ale kurczę... Trenowanie po prostu byś pominął. Tak, ale właśnie podróż... Ale same podróże nawet pomiędzy miastami, no to się wiesz, nie? No tak, ale to powiem ci, że naprawdę sporo jest tych gameplay na tym YouTubie. I za jaką konkretną część byś się wziął? Wiesz, nawet aktualnie to nawet nie mam pojęcia. Może emeraldy, bo powiem ci, że dawno właśnie coś typu emeraldy nie grałem. Czyli Hoenn, tak? Tak, właśnie Hoenn, bo... No, Kanto to się już ograło nieraz. Johto się ograło, bo nawet mamy przecież oryginały na DS-y, nie? No. Najgorzej z Hoenn. Właśnie, kurde, trzeba by kupować trochę tych Pokemonów i przechodzić na DS-a po prostu. Bo miałem ostatnio okazję zagrać w X-y bodajże. Gdzie? Znaczy zagrać, no po, testować. Kumpel ma na wydziale 3DS-a i właśnie kupił ten. No, no i jak to się przedstawia, wyjaśni. Graficznie ekstra, natomiast jeżeli chodzi o gameplay, to musiałbym, wiesz, musiałbym kawałek przejścia, to... Wiesz, tym bardziej, że on grał, nie? No to wiadomo, no to na swoim trzeba, tak? Tak. Znaczy, wiesz, mnie to tak... Właśnie, mnie to trochę tak słabo ciągnie do tych X i Y, bo już Black White mnie nie pociągnęły na tyle, żebym się nimi zainteresował, nie? Jeżeli wspominając o Black and White, to no. Powiem ci, że prawie przeszedłem. Już miałem startować w lidze. Wszystkie oznaki zdobyłem. No co ty gadasz? Grałem, tak. O kurde. Grałem i miałem startować do ligi. A na konsoli? Nie na konsoli, na tylko na emulatorze grałem sobie. Mam. A? No. Tam sobie grałem i prawie przeszedłem, no. Jeszcze mam save. Co, fajne? No tak, no grałem na tym, czekaj. Jak Pokémony jak... muszą być fajne, ale zasadniczo tak trochę mnie, mimo wszystko już ta czwarta generacja była dla mnie taka, no, było parę fajnych rozwiązań, było na DS-ie i dlatego zagrałem, nie? Dlatego mnie przyciągnęła, ale już piąta już mnie odrzuciła. A szósta ciągnie trochę z racji rewolucji graficznej, nie? I wiesz, i można chodzić na ukos. Tak. To jest dobre. Niesamowite. No zobacz, dopiero teraz wprowadzili ten element. Tak. Ale tak po prawdzie to niczym mnie specjalnie nie przekonuje ta szósta generacja. I... Znaczy tak, najbardziej znana, najprzyjemniejsza, wiadomo, pierwsza. Potem druga była dużo bardziej rozbudowana i to chyba w ogóle najbardziej rozbudowana gra, bo dwa kontynenty. Z całej serii Pokémonów. No taki duży rzut, taki, tak. Wiesz, taka duża różnica pomiędzy wersjami, no to tutaj tak. To był dobry bajer. To była naprawdę dobrze zrobiona giera. Trzecia była lepsza graficznie, ale w sumie tak oprócz tego, że te rysunki faktycznie no, już nabrały jakiejś tam jakości, to tak to nic nie oferowała i tak za specjalnie też nic w niej takiego nie było. Czwarta część, no to już tak, czwarta generacja, to już było dobrze zrobione. I to mnie przyciągnęło, Shino, i tam tak? Było tak, Shino. I no i to mnie przyciągnęło, no było parę fajnych rozwiązań nowych, było, no, przyciągnęło mnie to, ale w gruncie rzeczy też to już nie było to. To... Przy czym z czwartej generacji i z trzeciej to były jeszcze remake'i robione i to jeszcze było ten. Ale już piąta generacja była zrobiona jeszcze na tą samą konsolę co czwarta. Nic remake'u przy piątej generacji nie zrobili. Tak. A szósta... Szóstą mi się nie chce grać za bardzo z racji, że już mnie piąta odrzuciła, że w piątą nie grałem. Musiałbym w piątą zagrać najpierw. Szóstą zagrać.
A w piątą mi się nie chce i... Pytanie jeszcze, czy właśnie, czy zrobią remake'i tego, trzeciej generacji. Tak. No, przydałoby się. No tak, kurde, no... No, gra wyszła do, na Advance'a, no to kurde, no powinno być już na lepszą tą konsolę, no i dobra, nie? Prawie się nie udzielając z meczu. A, o, nawet nie zauważyłem, kiedy się skończył. Tak. 7-0, proszę bardzo, można? Można. Dobra, no to co, Senegal. Senegal. Natomiast ja to z Pokémonów, ja bym bardzo chętnie zobaczył MMO, ale od centralnie od Game Freaka. Oni są co prawda, no to problem jest w tym, że oni są studiem podlegającym centralnie pod Nintendo, nie? Ale takie centralnie Pokémony właśnie MMO, nawet kurczę, jeżeli byłyby na konsole, nie? To MMO. Ale tak centralnie, żeby to było MMO, tak od początku do końca, żeby tam te kontynenty praktycznie mogły być wszystkie, w ogóle trochę przeorganizować styl gry. To by było dla mnie naprawdę interesujące, bo tak to tak... Ja wiem... Tak, żeby zebrać do kupy te wszystkie części, nie? Żeby... I... Mimo wszystko, Pokémony od początku były planowane jako gra, w którą... w którą będzie grało się, wiesz... Żeby się wymieniać, nie? Żeby się spotykać z innymi graczami. Obecnie takie meetingi to jest jednak rzadkość. Natomiast zdecydowanie mogłoby być to zrobione na zasadzie MMO. Co nie? Gdzie spotykałoby się w grze. A jeżeli byłoby to jeszcze dodatkowo na konsoli przenośnej, mogłyby być meetingi na zasadzie, że na przykład, nie wiem, w Macu byłaby promocja, nie? Gdzie w Macu dałoby się pobrać jakiś dostęp do jakiejś lokacji czy coś, nie? Znaczy w Macu, no to taki przykład, nie? Ale mogłoby być to równie dobrze, nie wiem, w sklepach zabawkowych, w jakichś kafejkach, cokolwiek, nie? Oczywiście mogłyby być organizowane jakieś centralnie zloty Nintendo gdzieś tam i byłoby coś bardziej ekskluzywnego jeszcze, czy coś, nie? No dobrze, dobrze mówię. Chętnie bym takie coś zobaczył, ale no... Niestety, no, Nintendo obecnie trochę podupada. W ogóle konsole przenośne obecnie nieco podupadają. Vita się nie sprzedaje. 3DS się w miarę sprzedał, ale z kolei no jest w porównaniu z Vitą mocno, zresztą tak jak DS z PSP, no. No nie jest to jakoś szał. Dupy nie urywa. Poza tym 3D, ale to 3D, no... Moda na 3D już przeminęła, a zresztą no samo Nintendo wypuściło model bez 3D, tak? Chodź tu! Udało się! Udało się! O kurde, brawo! Ja! Ale akcja! Ale akcja! O panie! No dobra, no bo tak. Samo Nintendo wypuściło model bez 3D, nie wiem, słyszałeś? 2DS? Tak, słyszałem. No. Taki kwadratowy, takie nie wiadomo co, jak dla mnie. A on jaki jest gabaretowo mniejszy od 3DS-a? Nie, taki sam. Znaczy, taki jak rozłożysz 3DS-a, wiesz, jak go otworzysz, to mniej więcej takiej wielkości. Tylko, że bez 3D. Tylko bez 3D. I tańszy. Nieco tańszy. No, bo, no, ale to nie wiem, czyli takie rzeczywiście efektowne było to 3D w tym 3DS-ie? Znaczy właśnie, jak testowałem, to powiem ci, to całkiem nieźle wyglądało. Ale da się to regulować poza... właśnie. Nie wiem, jaki jest sens kupować tego 2DS-a, bo nawet jeżeli ktoś woli grać, czy chyba, że na zasadzie, nie wiem, kontroli rodzicielskiej, nie? Żeby dziecko tam nie męczyło oczu, bo wiadomo, no dzieci nie będą się tak... Nie będą się tak słuchać, nie? Że odpuszczą sobie to 3D, wiadomo, sobie same zmienią ten przełącznik. No i tańsza zabawka dla dziecka. No to faktycznie to chyba tylko po to można kupić 2DS-a, no bo tak to jak ktoś chce grać bez 3D, to ten suwak można ściągnąć do minimum i nie ma 3D po prostu. No to chyba tylko na tym to polega. No i że może, no chyba, że... Natomiast to 3D, tak jak ja testowałem, to faktycznie sprawdzało się nie najgorzej. Naprawdę przyjemnie się to... Do dołu.
Kurde. Widziałeś to? Mam ją. W tę stronę, dobra. Ja nie mogę. Jakie akcje? Zobacz. Temu coś nie wyszło. No kurde. Dzięki. To sporo tańszy jest taki... Niespecjalnie właśnie. Nie, no, no powiedzmy 100 zł różnicy. Czy to naprawdę jest tak dużo? No czy nie, no przy takim zakupie to na pewno. No. Oj. To wiesz, no to... dla mnie no to jest znikoma różnica. No powiedzmy, że no za to mógłbym już mieć jakąś grę, nie? Ale... Jak planuję już jakiś zakup czegoś, no to raczej takiego czegoś trzeba byłbym zadowolony, no jeżeli... Tym bardziej, że 2DS musi być kompatybilny w pełni z grami 3D i w ogóle aparat fotograficzny ma 3D, tylko tych zdjęć tam nie można obejrzeć, co nie? Nie. Nie. No i dla mnie to tak trochę bez sensu jest, no kupować takie coś, już... Po prostu lepiej kupić 3DS-a i ściągnąć efekt 3D do zera. No nie! Prawie. Dobra. Było podaniem wziąć, to byś mi ją podał górą, tak wiesz. Tak ci wydaje. Tak, żebyś już wywalił na połowę ją. Natomiast Vita obecnie... Vita jest sprzętem, który powiem szczerze ma możliwości. Naprawdę ma możliwości, tak jak testowałem ją parę razy po sklepach. Gdzie były egzemplarze tak do testowania wystawione. Zresztą z tobą też tam raz byłem, co była możliwość testowania. Co tam było na niej? Co tam grałeś? Jakieś demka były, to było Gravity Rush, było Real Fighting, czy jakoś tak się to nazywa, ta bijatyka. I jeszcze, no było tam parę gier. Generalnie, no dobra, wygraliśmy. Trzy mecze mamy z głowy. Tak, 22 minuty. Rozegrajmy jeszcze jeden, jeszcze pogadajmy. Jeszcze temat jeden. Się klei. Dobra, to co, z Meksykiem? Albo z Argentyną może. A może być. Argentyna trochę trudniejsza do pożywania. I powiem szczerze, naprawdę sprzęt jest, dla tych, którzy nie mieli w rękach, sprzęt jest ekstra, naprawdę. Według mnie ma to gigantyczne możliwości, jest naprawdę super. Ale, no... Powiedzmy, że to ten ekran 3D w DS-ie... No jakby jeszcze PS Vita miało ten ekran 3D, to by było w ogóle kosmos. No taki bajer tam by się przydał, tym bardziej, że właśnie jest sporo możliwości pod tą kamerkę, nie tak jak ten Real Fighting był, że w tym Real Fightingu to kładziesz tą kartę, wiesz, wirtualnej rzeczywistości na stole i wokół tej karty się, wiesz, wyświetlają ci się postacie, nie, że możesz normalnie konsolką manewrować tak jakbyś patrzył, wiesz, na stół, nie, przez konsolkę. To by było dobre, jakby to jeszcze w 3D było. No, fajnie. No. Ale... nie sprzedaje się ta konsolka za bardzo i w sumie się nie dziwię, bo obecnie dominują jednak telefony po prostu. W sumie, znaczy... Mnie w telefonach denerwuje brak przycisków fizycznych. No jak tak. Jak to grać w FPS-a na ekranie dotykowym, nie? Powiem szczerze, da się, ale to na pewno nie jest to samo, co... Na kontrolerze. Tak, co na normalnych gałkach, czy czymś, no, czy czymś sobie zastępuje, tak fizycznie. Bo serio, nie, to nie to samo po prostu, no. To mnie wkurza w telefonach, żeby były modele, tak, normalnie telefon, tylko nie wiem, albo... Znaczy są przystawki do dokupienia. Ale takie bardziej dedykowane, czy coś, tak żeby... Albo w ogóle do kupienia razem z telefonem od razu na starcie, nie? No wiem. Żeby to było jeszcze w miarę popularne, ale to nie jest popularne i to jest ten problem. Ale wiesz, gdzieś w internecie właśnie widziałem takie przystawki do smartfona. Są, jak najbardziej są. Nawet z takim wzorem z gamepada z Nintendo. Że ma z jednej i z drugiej strony... Ja ten... nawet widziałem możliwość podłączenia pada od PlayStation 3. No to masz jakąś przejściówkę? Nie, oprogramowanie jest, które przez Bluetooth się kontaktuje normalnie, wiesz, tak jak ten. I ten, i... I po prostu potem ten.
O kurde. No kurde, sorry. Ale agresywny. Uważaj. A. Prawie. No nic. Jeszcze nie jest tak źle. I to by było niezłe rozwiązanie, ale właśnie żeby to było w miarę popularne, tak? Czyli że jak kupuję telefon, to żebym to mógł normalnie kupić. Do tego, razem z tym, w każdym normalnym sklepie, a nie musiał się wozić, żeby, nie wiem, zamawiać to gdzieś z Ameryki, kurde, przez jakieś eBay'e czy coś, no bo... No, Amazony. Tak. Było. Kurde. No właśnie, powiem ci, że chciałbym sobie tak właśnie, tak jak teraz sobie gramy, na takim kontrolerze, takie właśnie od Nintendo, takie co są, wiesz, na tych aukcjach, co wyglądaliśmy, za ile tam, 12 dolców chyba są, tak? Coś takiego. Zmień muzykę. Czekaj, było, czego nie było? To nie będzie. Może być. No i to byłoby fajnie, no może wkurzający trochę taki, no niewygodny krzyżak by był. A tym bardziej tutaj, w tej grze. Mm-hmm. Ale taki fajny bajer, bo ja tak w takie typu gry to ja jednak lubię grać na takim kontrolerze lekkim. Takim małym. Ja się zastanawiam, co wyjdzie z kontrolera Valve'a do Steama. Widziałeś coś? No, nie za bardzo. Taki bardzo mocno... O kurde. Bardzo mocno niestandardowy kontroler. Mm. Oj, wybitnie. Podobny do? Właśnie do niczego. Tak. No, musisz zobaczyć. Nie jestem w stanie nawet ci tego teraz opisać, bardzo dziwny. Jak Valve? No, czy no do Steam Machines, czy jak to się tam nazywało, do Steam OS, kurde, taki... No tam wiesz, tak jak ostatnio były newsy, że Valve właśnie kombinuje z tymi... No niepotrzebnie się rzucałeś. No, mogłeś stać. Wiem, że jestem za nisko, ale... Nie, to on by po prostu wyciągnął ręce do góry i by złapał w powietrzu. Nie, znaczy, bo jak... że wiesz, że w górę powinienem iść, dlatego się rzuciłem, a no cóż. Oj, żeby nam drugie nie wsadzili. Tak sobie gadamy, ale jednak Argentyna to jednak mocna drużyna, więc... No bądź, kurde! Oj! Nie wyszło. Oj! A to remis, myślałem, że przegrywamy. Teraz remis? Nie, teraz przegrywamy. Teraz się grywa. Wcześniej. Dobrze, spokojnie. Z tymi to jest tak, że oni po prostu, gdy jest remis albo wygrywają, to wychodzi bramka z pola karnego. To jest to łatwo wbić bramę. Bo podobnie jak w Tajlandii. Tylko w Tajlandii w momencie, kiedy przegrywają. No. Wiedziałem, że niewiele zabrakło do karnego. No. Znaczy wolnego, dobra. No tutaj jest rzut wolny. Co wychodzi? Dajmy mu trochę odpuść. Ale jedno i to samo tutaj, no. Jej! Gol! Jest, prowadzenie. Ale zacięta walka. No. Nie może być. Dobra, po tym meczu chyba już koniec będzie, bo tu pół godziny wychodziło. Właśnie ciekaw jestem, czy... na nagrywarce tak zwanej pirackiej poszłoby na DS-ie zwykłym ten Black and White. Czy potrzebny jest jednak ten DSi? Ale że co, że chciałbyś nagrywać, tak? Z takiego czegoś? Nie, że żeby odpalić, wiesz, na DS Lite, a nie na DSi. Bo nie wiem, czy tam nie jest DSi wymagane jednak. No tak, do Black and White jest wymagany DSi. No właśnie, no dobra. Temat na razie kończymy. Dobra. To do zobaczenia w następnym odcinku. Hejas. Heja.